Cześć. Pakujemy paczuszkę, która wyjeżdża, dokładnie dwie paczuszki. W tym są jeszcze tam. Wpakuję budziaki, ponieważ koniki body im nie zaszkodzi taki transport. Oczywiście będą w woli i tak dalej, i tak dalej. A z tym moment pójdę do pudełka. Tylko zapakuję je w taśmę. Jak zawsze poczekuję dwie ręce. Dobra, smyki są zapakowane. Tak mocno nawet. Jeszcze będą tu. Żeby się im nic nie stało. Jeszcze jedna rzecz. No to jeszcze tu. I teraz możemy te koniki zapakować. Ale później. Teraz jeszcze czas na budziaki. Dobra. Jest to Shetland do zaszłej i dwa tinkerki. Body. Dobra. Zapakowałam w troszeczkę inny sposób. Tu są dwa koniki. Tu jest jeden. I już. Dobra, jednak zapakowałam tak, bo skapam się o tym, że jak wysyłam folię kopertową, to nie może być ona grubsza, bo podliczam więcej pieniędzy, więc jest tak, taka kość. No. I wpakujemy je tu. Dobra. I do tego jeszcze to. Potem będę go tutaj zaklejać i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze zapomniałam o jednej rzeczy, gratis gla Stablemates, ponieważ ja już nie mam Stablemates. Wydaje mi się, że osobce się spodoba. To są uszy do założenia na głowę Stablemates. One są z dłutu w środku. I wydaje mi się, że takie coś będzie fajne dla ikoników. Że wiem, że pisałam z nią. O, tutaj jest jeden tak zginający się uchem. Wiem, że pisałam z nią, to ona zakupiła multum z tego, będzie miała na ozdobę. Dobra, tak to wygląda. W taki sposób zapakowałam. I to idzie do Stablemates. No. Teraz tylko to posklejam. I wrócę do was. Okej, paczka jest ta zapakowana z bodziakami. Tutaj są Stablemates. I będą dzisiaj wysyłka. Więc mam 55 minut na wysyłkę. No, za chwilę będę szła na pocztę.